Cześć. Mega dużo osób zainteresowało się naszym webinarem, w czasie którego omawiałem techniki hakowania umysłów. Jedną z tych technik było słowo nie. Kiedyś uważałem, że to słowo to jest takie, które należy wyrugować ze swojego marketingowo-sprzedażowego języka, że to słowo, które tak naprawdę stanowi cegłę dorzuconą do muru pomiędzy tobą i odbiorcą. Dziś jednak jestem przekonany, że to słowo użyteczne, słowo, którego warto używać instrumentalnie. Co mam na myśli? Oczywiście mówi się, że mózg kasuje słowo nie. Trudno mi w pełni zgodzić się z tym twierdzeniem. To w moim przekonaniu to jest raczej tak, że umysł nieświadomy po prostu musi zwizualizować sobie coś, zanim umysł świadomy nałoży na to warstwę przeczenia. Nie myśl teraz o wielkim, żółtym balonie unoszącym się pod sufitem. Tak naprawdę, żeby nie myśleć o tym balonie, i tak najpierw musisz sobie chociażby przez ułamek sekundy wyobrazić ten balon. A więc on choćby przez ułamek sekundy powstaje już w twojej głowie. Dlatego właśnie trzeba zachować ostrożność, ponieważ to wszystko, co powiesz po słowie nie, i tak w jakiś sposób wybrzmi w umyśle nieświadomym twojego odbiorcy. Zamiast więc mówić, że to auto wcale nie pali dużo benzyny, lepiej powiedzieć, że to auto cechuje się niskim spalaniem. Zamiast mówić, że ten produkt wcale nie jest drogi, lepiej mówić, że to produkt w bardzo atrakcyjnej cenie. Dzięki tego typu technikom unikasz tych pejoratywnych określeń, mimo że im zaprzeczasz, ale unikasz tego, żeby one się pojawiły w umyśle podświadomym. Natomiast czasami jest tak, że chcemy, żeby coś pojawiło się w umyśle nieświadomym. Możesz już teraz spróbować zapomnieć o tym materiale wideo. Nie wyobrażaj sobie już jednak wtedy wszystkich tych marketerów, przedsiębiorców, sprzedawców i twoich konkurentów, którzy wejdą na cyberfox.pl i poznają jeszcze więcej technik skutecznego wywierania wpływu i tworzenia lepszych, efektywnych treści na strony internetowe czy do sklepów internetowych. Zapraszam, daj znać w komentarzu, co sądzisz o słowie nie. Daj znać, czy zdarzyło Ci się widzieć w komunikacji biznesowej nieprawidłowe użycie tego słowa. Jaki jest Twój pogląd? Czy zgadzasz się z moją argumentacją, a może masz jakieś własne przemyślenia? Może chciałbyś coś dodać albo chciałabyś? W takim razie będzie mi bardzo miło przeczytać Twój komentarz. Dyskutujmy, rozmawiajmy, razem tworzymy tą cyfrową społeczność i na pewno im więcej nas będzie dyskutować, tym więcej fajniejszych wniosków w dyskusji się pojawi. Do zobaczenia.